Czemu dorośli ludzie kupują zabawki? Mój stary po 40 kocha Lego. Wchodzimy sobie do sklepu, a mój stary od razu biegnie na dział z zabawkami. Czy to brzmi dla was znajomo? Ojcowie po 40 roku życia mają do wyboru kilka możliwych hobby. Modele pociągów, klocki Lego, druga wojna, Napoleon. My dziś skupimy się na tym, że potocznie dorosłe chłopy kupują i bawią się zabawkami. Po pierwsze, w większości czy tam części to już nawet nie są do końca zabawki sensu stricte po prostu. Po prostu iść, ponieważ producenci są świadomi tego, kto je kupuje i po prostu dostosowują produkty pod klientów. Na przykład Lego Adults, czy po prostu kolekcjonerskie figurki, które nie mają funkcji zabawowych. Facet na jakimś tam etapie życia, na dalszym etapie niż ja, niż ty, który to właśnie w tej chwili, drogi widzu, oglądasz, chodzi po sklepie i widzi Lego, tak? Widzi Lego, którym to sam bawił się, gdy jeszcze był dzieckiem. Coś w nim pęka i stwierdza, że je kupi. Od tej drogi już powrotu nie będzie. Zachłyska się tym zestawem i już na zawsze zostanie pochłonięty przez tą duńską firmę. Odkrywa na nowo siebie i odrdzewia pasję z przeszłości. Część ludzi, którzy to, mam nadzieję, że na szczęście mojego kanału nie oglądają, pomyśli, że chłop nie dorósł, jest dziecinny, że nieodpowiedzialny, że nie ma co z kasą robić. Gdyby im dać kasę, by ją rozwalili szybciej niż ten facet. A sami, zamiast jakichś hobby, to siedzą przed telewizorem i to traktują jako świetne spożytkowanie wolnego czasu. Gadając o tym wszystkim, przychodzi mi na myśl jedna ciekawa, że tak to ujmę, rzecz. Mianowicie, byłem niedawno w kinie i tu uwaga, tu będą niestety, ale spoilery. Byłem niedawno w kinie na Chłopach, ogólnie Chłopi, świetny film, polecam go wam naprawdę, warto go obejrzeć. I była tam taka jedna postać stereotypowej starej baby, która to niestety, ale albo niestety dla twórców, wzorcowo oddaje to, o czym każdy z nas myśli, gdy mówimy stara baba. Niestety zapomniałem, jak się ona nazywała, ale miała takie zęby z przodu i cały czas gadała, cały czas plotkowała. Jej głównym zadaniem spełniającym jej misję życiową było oranie pola i po prostu plotkowanie. Zaczęła iść urywek z tą sytuacji, ktoś się przytulał i na tej podstawie wyciągnęła wnioski i nakręciła całą wieść przeciw głównej bohaterce. Hańba. Ona swoje widziała i już wszystko wie. Nie potrzebuje już dalej żadnych argumentów. Serio, nie macie własnego życia. I że musicie wchodzić do kogoś z butami. Zajmijcie się własnym życiem, bo w czyimś życiu nie macie czego szukać. No niestety nie mają czego szukać w swoim życiu, dlatego wchodzą z butami do życia cudzego. Niestety zimno jest. Jest 2 listopada, ja siedzę w nieocieplonym warsztacie, ale jeszcze kilka filmików raczej wytrzymam. Czy to źle? No absolutnie nie, każdy z nas był kiedyś dzieckiem, bądź jesteś dzieckiem nadal. Niejednokrotnie zainteresowania, które mieliśmy kiedyś musieliśmy niejednokrotnie przerwać, by zająć się sprawami bardziej ważnymi. I przez to nasze dawne zainteresowania zaczęły popadać w odstawkę. I będąc młodym dorosłym nie mieliśmy czasu na ich reaktywowanie. Będąc już na jakimś dalszym etapie, będąc już jako tako ustawionym w życiu, posiadając już jakieś sensowniejsze środki finansowe, które możesz spożytkować tylko na siebie i wreszcie jesteś w stanie kupić to, co zawsze chciałeś.
Niezależnie od tego, czy to będą nowe zestawy Lego, Hot Wheelsów, czy po prostu kupno jakiegoś wymarzonego auta. Nie ma to absolutnie nic złego. Teraz apel do Was, partnerki owych facetów. Choć i tak niestety zakładam, że i tak bardzo mało z Was mnie to obejrzy, ale nawet jeśli obejrzy mały procent, to mam chociaż nadzieję, że chociaż 1% tych, co tu co ogląda, ktoś mnie wysłucha i mam nadzieję, że coś tam zrozumie. Widzicie, że Wasz facet zaczyna wreszcie być szczęśliwy, spełnia się w tym, w czym zawsze chciał. Oczywiście zakładając, że jest to uczucie prawdziwe, a nie jesteście, bo tak trzeba, czy bo co ludzie powiedzą. Albo nie jesteście z tym facetem, dlatego że co ludzie powiedzą, czy że tak wypada. No to wy zamiast go wspierać, to jeszcze go próbujecie dojechać, że dorosły chłop bawi się zabawkami, czy że szkoda hajsu na to i czas, że wreszcie dorosną. Serio? Serio? O tyle w sytuacji, gdy naprawdę zaczyna być to poważny problem, że jakby dana jednostka nie widzi nic innego poza swoim nowym hobby, coś jak alkoholizm, no to wtedy faktycznie może być taki tyci problem, ale w każdym innym wypadku, jeśli facet ogarnie Was, dom, pracę, dzieci, to czemu ma nie robić tego, co zawsze chciał, albo kupić sobie tego, o czym od dawna marzył. No a jeśli nie kochacie go, nie zależy Wam na nim, to czemu dalej tkwicie w tej relacji? Boicie się jego reakcji? No jeśli nie widzicie sensu tej relacji, czemu ją dalej kontynuujecie z przyzwyczajenia? Nawet jeśli tak, to i tak, czemu chcecie zabraniać drugiemu człowiekowi tego, co lubi? Gdzie tu sens, gdzie tu logika? Powiecie mi, bo ja nie mam pojęcia. Może boicie się konfrontacji, boicie się, że źle zareaguje? Mam nadzieję, że przemówiłem trochę do rozsądku i moje wywody, chociaż ktoś obejrzy, byłbym naprawdę wdzięczny. I nie pozostało mi nic innego jak pożegnanie się i do następnego razu. Widzimy się w następnym filmiku.